Jego uczucia, czyli jego, jej uczucia względem Ciebie, osoba pytająca. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loelia. Ja nazywam się oczywiście Wróżka Loelia i cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Oczywiście, jak zwykle, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybuj i zostań ze mną. Wtedy dostaniesz od YouTube'a powiadomienia o każdej mojej nowej premierce z wróżbami, które są codziennie. Kochani, dzisiaj wróżba z kart Lenormanda, grupa pierwsza, z czerwonym obeliskiem. I z grupa druga to talia tarota klasycznego z obeliskiem kwarcu górskiego. Także zapraszam do wyboru grupy, a ja proszę Was serdecznie po wróżbie o napisanie komentarza. Zostawcie krótkie zdanie, krótkie słowo, smajlik, Wasz feedback. Lajkujcie oczywiście z kciuczkiem w górę. Piszcie, piszcie, piszcie. Na wróżby indywidualne zapraszam również. Jeśli macie potrzeby, napiszcie mi e-maila, a ja podam Wam warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam. I zaczynamy od grupy pierwszej. Czyli obelisk czerwony i talia Lenormandia. Jego uczucia. Jego uczucia do mnie. 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 Jego uczucia to przede wszystkim przyjaźń, wierność, lojalność, być może przyjaźń plus, którą on chce. Być może jest to bratnia dusza, ale nie chcę tego nadużywać. Chodzi tutaj o jakieś wspólne zaufanie, o to, że możecie na siebie liczyć, że on chciałby, byście przede wszystkim być może budowali coś na bazie zaufania, lojalności i przyjaźni. To również pomoc. Wsparcie, które być może on chce Wam dać, zaufanie. Co on czuje? On czuje jakby tutaj, że jest między Wami coś niejasne, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, emocjonalne, o sprawy miłości. Chciałby, by te sprawy uczuciowe, emocjonalne dobrze się wyjaśniły, by te wszystkie problemy tutaj, które obciążają Was, obciążają Waszą głowę, te emocje negatywne, które się spiętrzyły, te jakby nieklarowne sytuacje między Wami, by to się wyjaśniło, by sprawy potoczyły się tutaj pozytywnie, byście mogli znowu sobie zaufać. Być może myśli też o przeprowadzce, o jakiejś zmianie. Na pewno myśli o Was, że jesteście dla niego lub w jego obrazie bardzo serdeczną, kochaną osobą, kobietą.
chciałby, by się wszystko wyjaśniło, ponieważ są tutaj uczucia, tak? On ma do Was uczucia. Co on czuje? Po prostu czuje tutaj nieklarowność uczuć, być może jakieś obciążenie też tymi emocjami, ponieważ nie jest jeszcze między Wami coś wyjaśnione. Chciałby to wyjaśnić. Chciałby się spotkać, chciałby harmonii, balansu, chciałby te wszystkie problemy zawikłania wyjaśnić, jak już mówiłam, chciałby być może intymności, seksu, myśli o podróży jakiejś, być może czas jakiś urlopowy, o urlopie wspólnym, o podróży razem, o intymności, o seksie, o zbliżeniu, o balansie, o wyjaśnieniu wszystkich jakichś niezdrowych między Wami toksycznych spraw. Natomiast być może myśli też o tym, że jesteście owszem serdeczne, kochane, ale również skomplikowane, ponieważ sytuacja między Wami jest też skomplikowana. Także są jakieś zawiłości tutaj w Waszej miłości, tak? Zawiłości w miłości, nawet się tutaj rymuje. Jakieś opóźnienia, jakieś komplikacje, zawiłe sytuacje, tak? No wręcz takie toksyczne, wręcz utrudniające oczywiście rozwój tej miłości, tych uczuć. Dlatego jest wszystko niejasne, to co on czuje. Ale chciałby zgody, chciałby przyjechać, chciałby spotkania. Chciałby harmonii, balansu. Chciałby się pogodzić. Też myśli o intymności, o tym, by był między Wami spokój, zadowolenie. Przyjaźń. Byście znowu weszli w ten taki balans, w intymność, seksualność, w piękne energie. Także to czuje Wasza osoba ukochana. Dziękuję serdecznie i zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała tę talię tarotnego, klasycznego tarota, chciałam powiedzieć tarotnego klasyka, czyli tarota klasycznego. I zobaczmy, co pokaże tarot na ten temat, co on czuje. Już mi się wszystko tutaj, widzicie, plącze. Język mi się plącze. Co on czuje do mnie? Co on do mnie czuje? 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 Czuję tutaj namiętność przede wszystkim. Jest on tutaj jako single pokazany. To jest karta panny zodiakalnej. Jeśli jest Twoja osoba ukochana panną, to na pewno czytanie jest to dla Was i dobrze wybrałyście grupę. Natomiast tutaj jest karta samotnika, pustelnika, który szuka rozwiązania na jakieś problemy, jakieś zawiłe sytuacje, szuka nowej drogi, szuka światła w tunelu, szuka mądrze rozwiązania jakichś skomplikowanych spraw. To, co on czuje do Was, jest
przede wszystkim duża seksualność tutaj. Seksualność, pociąg, pożądanie. Ma być może chęć tutaj na seks, tak? Ponieważ jest as buław plus der Wagen, czyli po polsku to jest rydwan, tak? No to jest taki skok w bok, szybki seks, szybki numerek, radość, nie wiem, wino, muzyka, śpiew. Chciałby tutaj taką sytuację być może z Wami, jakąś, nie wiem, szybko się spotkać, nie wiem, coś zorganizować, jakąś seksualność mieć. Czuję przede wszystkim do Was gorącą chemię, pociąg, tak? Tutaj jest on zakochany, ale z drugiej strony ma taki dylemat, że jest duże pożądanie, duża seksualność, ale on chce zostać wolny. Paść kielichów to jest romantyk, owszem, flirtuje, tutaj się, nie wiem, randkuje, emocjonalnie się tutaj jakby przymila, ale chce być równie wolny, tak? Nie chce się wiązać w coś głębszego. On myśli, że Wy tutaj jesteście tą kapłanką, czyli macie swoje bardzo silne zasady, priorytety, pryncypia, których jakby nie puścicie. Jesteście osobą uduchowioną, wartościową, która trzyma się swoich zasad, tak? On myśli, że on chce się po prostu bawić, chce być wolny, chce seksu, natomiast Wy jesteście tu osobą być może za mądrą dla niego wręcz, z zasadami, tak? I tutaj oczywiście Paś, młody, flirtujący, chcący zabawy, seksu, Paś nie pasuje, być może on czuje, że nie pasuje tutaj z tą właśnie kapłanką, z takimi, jak to się mówi, konserwatywnymi zasadami, ale niemniej jednak czuje do Ciebie on bardzo pozytywną namiętność, przede wszystkim pozytywne uczucia, gorące, miłość, być może serdeczność, przyciąganie, natomiast szanuje Ciebie również za to, że jesteś kobietą właśnie taką uduchowioną, wartościową, że masz rozbudowaną, nie wiem, i wiedzę, i intuicję, mądrą jesteś osobą, doświadczoną. Na pewno przewyższasz go tutaj, nie wiem, intelektem. On czuje się tylko takim flirtownym przy Tobie kochasiem, tak? Który ewentualnie może dać Ci no, dobry seks, dobrą zabawę, chemię. Natomiast on nie czuje się, że mógłby się z Tobą wiązać, ponieważ Ty go przerastasz tutaj i statutem, i swoją właśnie osobowością. On chce być wolny, wolny jak rybka, tak? Nie chce się wiązać, chce tylko po prostu tutaj tej chemii, tej pięknej, tego pięknego przyciągania między Wami, które jest tak silne. Bardzo silna chemia, bardzo silna seksualność. To przede wszystkim wyłania się tutaj na pierwszym miejscu w tym czytaniu. Niemniej jednak szuka on rozwiązań na Wasze jakieś problemy. I być może niedługo właśnie będzie chciał tu w Waszą stronę zmierzać, ponieważ jest ten rydwan, tak? Znaczy będzie chciał, być może będzie chciał się zobaczyć, no uwaga tego, żeby nie chciał seksu, natomiast nie wiadomo, czy on dojedzie, tak? Ponieważ chce, ale to jest rydwan, to jest też słomiany zapał. Jedzie, jedzie i może skręcić, nagle nie dojechać, tak? Także po rydwanie, po tym takim bardzo porywczym, tak? Rydwanie, nie wiemy, czy możemy się do końca czegoś poważnego, powiedzmy, spodziewać. No tu jest, no, jak jeszcze po raz powtórzę, bardzo duża chęć zabawy, seksu, tej chemii, tak, przyciągania, więc uwaga, jeśli on tutaj będzie chciał się umówić, to no, obserwujcie, jakie on ma przede wszystkim zamiary. Bo jest tutaj, tak jak mówię, na pozycji pierwszej seksualność. Do usłyszenia już wkrótce, kochani. Zapraszam Was na mój kanał. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i odwiedzajcie mój kanał codziennie. Do usłyszenia.